Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Brawo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie na premierze piwa Szuwar. Jako pierwszy odbierze głos nasz gospodarz Jacek. Proszę. Witam Państwa w gospodzie Mały Holender. Cieszę się, że takie liczne grono pasjonatów żuławskich kulinariów tutaj przybyło. Opowiem chwilę o tym, jak w ogóle powstał pomysł na nasze piwo. Powstał dokładnie pod podcieniem. Siedzieliśmy z Filipem po degustacji, którą prowadziliśmy dla jakiejś grupy, już nie pamiętam, jaka to nawet grupa była. Trzeba głośniej! I w każdym razie przyszło nam do głowy, że brakuje nam piwa z regionalnym akcentem. Pomysł padł na tatarak, moczary, błoto, żuławy, stąd ten tatarak się nam gdzieś przewinął. Poznaliśmy jego smak, że jest gorzki, że generalnie jest potencjał. Resztą zajął się Filip. Zaraz opowie o tym, jakie próby czekały go, żeby opracować tę recepturę. W każdym razie dla mnie bardzo istotne jest to, że Mały Holender staje się miejscem, z którego wychodzą pomysły na produkty inspirowane regionem i produkty, które kiedyś zostały zapomniane. Przywracamy, jak na przykład ten serwer Der Käse, który też mamy w domu. Szuwar jest kolejnym elementem kuchni żuławskiej, który mam nadzieję będzie tą kuchnię promował. Zatrzymuje się tutaj dość sporo osób z głębi Polski. Jeżeli dostaną do ręki tego szuwara, przeczytają o żuławach Delty Wisły, może w ich świadomości ta delta zaistnieje i że coś jest między Kaszubami a Warmią. Także taki wymiar tego piwa też jest mocno promocyjny, mam nadzieję, dla całego regionu. I oddaję głos Filipowi, który dzięki. No od pomysłu do powstania piwa to droga nie jest aż taka krótka. Wymagało to trochę pracy, bo wiedzieliśmy, że chcemy użyć tatarak, no ale też nie wiedzieliśmy, w jaki sposób ten tatarak zmieni piwo. No i musieliśmy poeksperymentować. Pierwsza warka eksperymentalna. Daj Boże zdrowie tym, którzy musieli jej próbować. Druga warka. Było już lepiej. Trzecia i czwarta już były bardzo blisko tego, co chcieliśmy. No i gdy wspólnie spróbowaliśmy tej trzeciej i czwartej warki, wiedzieliśmy, że to jest dokładnie to, co chcielibyśmy osiągnąć. Ale to był dopiero początek. Potrzebowaliśmy miejsca, gdzie możemy to piwo uważyć, czyli browaru, który, tak jak my, zapali się do tego pomysłu, no i będzie chciał wspólnie z nami ten projekt zrealizować. Po krótkich poszukiwaniach udało nam się znaleźć wspaniałych ludzi, którzy od razu podchwycili tę ideę. Zapraszam Adama, który jest właścicielem browaru Końska Grzywa w Rumi. To właśnie u Adama uważaliśmy to piwo. I to właśnie Adam z Markiem, którego akurat z drugim piwowarem, którego dzisiaj... Jest już Marek? Jesteś już, no to chodź przecież, no chodź. Jest i Marek, piwowar drugi, także pilnowali tego piwa. Ważyliśmy je wspólnie, ale to oni musieli go pilnować. Założę się, że jak pierwszy raz usłyszeli o tataraku w piwie, to pod nosem pewnie z dwa razy czy trzy przekleli nas za ten pomysł. Ale jak widać, okazało się, że jest to możliwe i wyszło. Zaraz zobaczymy wszyscy jak. Jakie są wasze wrażenia? Znaczy to jak wyszło, to oczywiście wszyscy się sami przekonają. I to jak wyszło, to się każdy przekona samodzielnie, bo opowiadanie o piwie nie daje, jakby nie jest na tyle miarodajne, co jego picie. Natomiast no, wszelkie nietypowe dodatki generalnie budzą pewne jakby zastrzeżenia ze względów technologicznych, bo to trochę czasem uciążliwe dla sprzętu. Natomiast no, ja osobiście przyznam, byłem początkowo dość sceptycznie nastawiony co do efektu, ale ostatecznie muszę powiedzieć, żona to potwierdza, piwo wyszło bardzo dobre. Także no, my jesteśmy tutaj skromnym wykonawcą, generalnie autorem pomysłu jest Filip, także... Ale dziękujemy, że wnieśliście swój wkład, bo jednak kontrola całego procesu to jednak tak, było po waszej stronie. Trzeba było jakby domowe piwowarstwo trochę tak przenieść na grunt technologiczny, bardziej powiedzmy zawodowy, także drobne korekty jakieś wprowadziliśmy, ale generalnie... Tutaj. Dziękujemy Wam za wasze wsparcie i Wasz udział w tym projekcie. Jest jeszcze z nami Kuba, zapraszamy tutaj Kubę. Kuba jest autorem projektu etykiety Szuwara, także oczywiście. Kuba współpracował z nami, zrobił wszystko bardzo szybko,
No, mieliśmy dużo przyjemności ze współpracy z Kubą, bo po prostu widać było, że pracujemy z kimś, kto się zna na swojej pracy i jest profesjonalistą pełną gębą. Także dziękujemy też za pomoc. To co, może zobaczmy, jak ten suwar się prezentuje. I zapraszamy wszystkich do degustacji. Życzymy smacznego. Dziękujemy. Dzień dobry, witam wszystkich. Kanał Browar Gdynia generalnie pochodzi z Gdyni, ale znajduje się tam, gdzie jest woda. Może być to woda płynąca w rzece, chociażby Narwi ostatnio było, a teraz będzie mała wtopa, bo nie wiem, co to jest za rzeka. Ale na szczęście ja wiem, to jest Tuga. Tuga. No jasne, przecież się przejeżdża przez nią, jak jedziesz na Warszawę. Tak, to ja jestem widocznie najbardziej zamyślonym człowiekiem. Może przedstawię po kolei tutaj tych panów, które stoją przed nami. Filip Szewczyk, witam wszystkich bardzo serdecznie. Adam Bańczyk, również witam. Marek Beszyński, też witam. No i moglibyśmy w sumie na tym skończyć, bo się ani nie powiedzieli, kim są i tak dalej. To może teraz jeszcze dwie minutki pozwolicie mi, albo minutkę, 10 sekund mi popowiadać. Adam to jest właściciel browaru Końska Grzywa. Browaru, na którym miałem przyjemność być na premierze, to było jeszcze w Gdyni, w zamierzchłych czasach, kiedy miałem brodę i tak dalej, i tak dalej. To była premiera dosyć szczególna, ponieważ zapremierował piwami dolnej fermentacji, co w świecie kraftopijców było wręcz niemożliwe. Okazały się bardzo pijalne i zeszły momentalnie. Tu mamy piwowara, tak? No, tak, zgadza się. Czyli człowieka, który robi piwo. A to jest człowiek, który wymyślił to piwo. No, tak się akurat złożyło. Ja jestem tylko piwowarem domowym. Ale pomysł na piwo faktycznie wyszedł może nie bezpośrednio tylko ode mnie, bo pomysł na to piwo narodził się w dyskusji z Jackiem Opicem, który jest jednym z właścicieli miejsca, w którym się znajdujemy. Staraliśmy się znaleźć... To ja może powiem, czekaj, bo pokażę to piwo. A mów. Tak. Staraliśmy się znaleźć coś takiego, co będziemy mogli dodać do piwa, by składnik dodany można było połączyć z żuławami, dlatego że jesteśmy na Żuławach Wiślanych. Ja też pochodzę z Nowego Dworu Gdańskiego, czyli Żuławy Wiślane. I w dyskusji pojawiło się kilka pomysłów, mniej lub bardziej udanych, aż w końcu padło na tatarak. Tatarak jest rośliną występującą na Żuławach bardzo powszechnie ze względu na geografię tego regionu. Tutaj jest mnóstwo cieków wodnych, małych oczek, stawów, miejsc, gdzie tatarak faktycznie porasta brzegi i jest bardzo powszechny. Stwierdziliśmy, że w miejscu takim jak Mały Holender, czyli gospoda, w której odtwarza się dawne przepisy kuchni żuławskiej XIX-wiecznej, XX-wiecznej, więc miejscu, w którym można powiedzieć żyje taką tradycją kulinarną żuław, dobrze by było, żeby było także piwo, które w jakiś sposób będzie się odnosiło do żuławskości, a że nie udało się znaleźć żadnych przesłanek historycznych, które mogłyby nam powiedzieć, że piwa żuławskie smakowały tak czy inaczej, stwierdziliśmy, no cóż, no to skoro nie ma takiej tradycji, to może my ją stworzymy. Powiem ci, że ja byłem w szoku, jak jechałem, bo sprawdziłem nawet kuchnię żuławską, historię regionu, Holendrów i tak dalej, bo w ogóle dom podciniowy jest z naszej prawej strony, czyli z waszej lewej strony. On jest rozebrany i przewieziony i złożony jako oryginał. Tak, to jest ciekawe. Tak, ten dom wcześniej stał w okolicach Pasłęka. Został rozebrany na najdrobniejsze części. Każda część została ponumerowana, przewieziona tu, na jego nowe miejsce i w tym miejscu dom został odtworzony. Część trzeba było, część klocków, bo to tak można by powiedzieć, trzeba było wykonać ponownie, gdyż dom nie był w najlepszym stanie technicznym, więc część tych oryginalnych składników nie zachowała się, ale oczywiście za zgodą konserwatora zabytków, który pozwolił po pierwsze ten dom przewieźć i można powiedzieć odtworzyć go w innym miejscu, udało się pod nadzorem konserwatorów zabytków odtworzyć go dokładnie w takiej formie, w jakiej on stał niedaleko Pasłęka. Teraz stoi tu. Czyli reasumując, bo tak, rzeka Tuga, no myślę, że ludzie z okolic Trójmiasta, o ile ją kojarzą, no to z okolic Warszawy, Wrocławia to nie. Generalnie jesteśmy na Żuławach, tak, czyli Delta Wisły. Jest taka rzeka Wisła, ona jest taką najładniejszą, najdłuższą rzeką historyczną Polski.
chociaż tu też nie wiem, takie śmiałe tezy wygłaszam, ale żuławy kojarzone może na lekcjach geografii z depresją, może tak, tylko nie stanem umysłu, tylko na ziemią. Pewno nie jest to depresja jako stan umysłu, bo jak widać pogodę mamy taką, że trudno być w depresji. No i miejmy nadzieję, że w depresję nie wpędzi nas też konsumpcja piwa z tatarakiem. Ja muszę powiedzieć, że bardzo ładna premiera, bo dopisała pogoda, dopisała kuchnia, no i dopisało piwo. Czyli reasumując, pomysł powstał generalnie tutaj w regionie. Dokładnie tu, dokładnie te 30 metrów stąd, siedzieliśmy sobie na werandzie, popijając piwo i myśleliśmy, co zrobić, żeby piwo faktycznie miało charakter żuławski, żeby można było powiedzieć, że no okej, rozumiem, to jest coś, co faktycznie z żuławami się kojarzy. No i co, robiłeś warkę testową? Bo zaraz przejdziemy do Adama, bo... Trzeba było zrobić kilka warek testowych. No nie było możliwości, żeby po prostu pojechać do browaru z recepturą niesprawdzoną. Moglibyśmy zrobić coś no, naprawdę niepijalnego. No. I faktycznie, pierwsza warka była czymś, co... koledzy testerzy. Do twardzieli. Tak, ona była dla prawdziwych twardzieli. Nawet i chłopaki mieli okazję spróbować, gdyż kilka butelek odłożyłem. Ale żyją. Odłożyłem właśnie na taką chwilę, żeby pokazać, jak to wyglądało w pierwszej warce. No nie wyglądało najlepiej. I po prostu tego tataraku było o wiele za dużo, był zbyt dominujący, wniósł zbyt wysoką goryczkę i no nie było to coś, co chcielibyśmy podawać gościom. Ale druga, trzecia, czwarta warka już dążyły do tego, że no pod koniec wiedzieliśmy, że okej, te proporcje mamy już na tyle wypracowane, że możemy spokojnie spróbować przełożyć tę recepturę domową na recepturę browaru rzemieślniczego. Ja dobrze słyszałem, goryczka z tataraku? Tak, jak się okazuje, tatarak wnosi nie tylko aromat, ale także goryczkę. Ja tak udaję, bo już to piwo piłem, ale powiem wam, że goryczka jest, znaczy jak na moje przypuszczenia, to sroga, bo no świetna. Nie sądziłem, ja byłem pewny, że to z chmielu jest. Jest fajna, ziołowa, niezalegająca. No pierwszy raz w życiu piłem piwo z tatarakiem, ale pozwolisz Filipie, że no tutaj taka moja strona lewa jest lekko milcząca, ale to znaczy, że oni dużo więcej wiedzą i są niebezpieczni, ten kto wiesz, myśli, słucha. Powiedzcie, dużo kłopotu było z piwem od strony takiej technologicznej, browarowej, browar Końska Grzywa. Znaczy dużo nie było, generalnie proces przebiegał standardowo, tatarak był dodawany na czas tak zwanej, czego generalnie nie robimy przy naszych piwach, ale tutaj zrobiliśmy, bo tak na konieczność tak zwanej cichej fermentacji wskazywały eksperymenty, więc żeśmy to zrobili. Wtedy dopiero jakby esencje tatarakowe zostały zassane przez piwo. Sok więc, tataraku. Generalnie nie był to żaden ekstrakt, tylko po prostu suszone kłącze tej rośliny. No i były testy na początku, jak i efekt daje gotowany tatarak. To by było w ogóle nie do picia. Nie, gotowany tatarak dał efekty bardzo niepożądane. Piwo pachniało po prostu jak takie zastane bajoro. Natomiast tutaj można by powiedzieć, że piwo jest tatarakowane na zimno. Aha. No teraz czytam skład. Pilzneński, monachijski, karmelowy, kłącze tataraku, simko, citra, drożdże. Tak. Dolna fermentacja. Brakuje jakichś informacji? Nie. Znaczy, mnie to boli te drożdże ciągle. Wszyscy piszą drożdże, ja tu wiem dlaczego, ale... To są dodawane drożdże, więc... Tak. Zwróć uwagę na kolejność zapisu. Znaczy, jeśli chodzi o kolejność, rodzaj drożdży, to nie ma tutaj żadnej tajemnicy. To są zwykłe lagerowe drożdże. Znaczy, patrzę się i się śmieję na tą wędkę i na to, co jest podpisane na wędce, znaczy pod wędką. Preferowane okoliczności przyrody i taka, wiecie, wędka zanurzona... A też nie zanurzona, widać, wędka. Że bierze. Bierze, coś bierze. Najwidoczniej, no. Coś bierze. No, te okoliczności przyrody, ta rzeczka, wędeczka. Ładna pogoda. Tak. Piwo o nazwie Szuwar idealnie wpisuje się w te okoliczności przyrody. Ładna etykieta, ktoś projektował etykietę, tak? Projektował nasz kolega Kuba Strumiński. Z Kubą współpraca była bardzo szybka, podchwycił temat, moment, dostał tylko brief. Pierwszy projekt już wyglądał prawie tak jak ten końcowy. Były tylko drobne poprawki, dotyczyły głównie kwestii technicznych, czyli zapisu składników, przeniesienia pewnych informacji w inne miejsce etykiety, ale projekt postaci tego tytułowego szuwara został praktycznie niezmieniony. No ładnie, tutaj wszystko jest, widzę, że myśl... Nie widzę balingu. No nie, jest już obowiązkowy. Bo nie ma.
A, czyli piwo bez balingu, ale ma 4,3% alkoholu. Baling jest... wynosi 12. Ja to piwo piłem, powiem wam, że pięknie współgra aromat ze smakiem. Tutaj kolegów teraz nie będę słuchał. Wedle mnie fajny amerykański aromat, ale nie nachalny, taki delikatny w tle i za chwilę nadchodzi ciekawa, taka ziołowa goryczka, ale niezalegająca, w miarę krótka. Im bardziej coś się do tego spożywa, tym to piwo jest bardziej, według mnie, sesyjne. Natomiast takie samo, no to mi to bardzo odpowiada, bo piwo jest naprawdę goryczkowe. Piękny, po prostu, już nawet bym to nazwał pilsnerem, a nie lagerem, ale aż dziwne, że Tatarak może być używany zamiennie z chmielem, jestem w szoku. Tak, pięknie. My też byliśmy do tego początkowo sceptycznie nastawieni, klient nasz pan, proszę bardzo, ale obecnie uważam, że efekt jest bardzo fajny. Jeżeli chodzi o goryczkę, można oczywiście zamienić ze względów technologicznych, może niestety proces trwa dłużej i jest bardziej czasochłonny, ale... On wniósł taką goryczkę na tak zwanej, nie wiem, fermentacji zimnej, cichej? Na tak zwanej cichej fermentacji. Na cichej fermentacji w 3 stopniach. A to nieźle ci powiem, kurczę. Już na tydzień został dodany tatarak. Przez tydzień właśnie leżakował w 3 stopniach i wtedy ta goryczka się ładnie powoli podnosiła. Ale też i warto powiedzieć, że nie tylko goryczka. Jest jeszcze aromat. Jest jeszcze bardzo istotne. Tak, oczywiście. Ziołowe, nie? Takiej ziołowości, no ona jest bardziej ziołowa niż chmielowa, nie? Znaczy, nie można też za długo trzymać tego tataraku z piwem, bo... Czas odgrywa rolę. On cały czas oddaje. Znaczy ja mówię o tej goryczce, bo może faktycznie przesadzam lekko, ale jestem zafascynowany, że tatarak daje takie przyjemne odczucia właśnie goryczkowe, bo ja wiążę je bardziej z chmielem. No ale jak na India Pale Lagera, że tak powiem, z tatarakiem, pierwszy raz przeze mnie pite piwo z takim dodatkiem. Okoliczności przyrody piękne są. Ptaszki ćwierkają, rzeka spokojnym nurtem płynie, miła rozmowa z fachowcami. Tak jeszcze czytam, Nowodworskie Bractwo Piwne, należysz? Nowodworskie Bractwo Piwne to faktycznie nazwa mojego browaru domowego, a zaczynało się od ważenia w dwóch, więc zaczynało się od pewnego bractwa. Teraz no, kolega pewnie ze względu na czasowe możliwości już ze mną nie waży, więc zostałem ja. No ale nazwa jak widać została i tak już przylgnęła i pewnie zostanie. Dobra, rozumiem. No to jeszcze na koniec powiedzmy, gdzie to piwo można kupić? Gdzie jest ten mały, gospoda Mały Holender? Bo jest nawet fizyczny adres, będziemy powoli kończyć, więc skierujmy nogi potencjalnych nabywców do źródła. Piwo dostępne jest w gospodzie Mały Holender. To jest w miejscowości Cyganek, choć formalnie adres to Żelichowo, ale jest to miejscowość oddalona mniej więcej 3 km od Nowego Dworu Gdańskiego. W stronę Stegny. W stronę Stegny. Więc nawet przejeżdżając tak zwaną krajową siódemką, można zajechać, zjeść obiad bardzo dobry, kuchnia żuławska i do tego spróbować szuwara. Ja wszystkim polecam, to jest to, co chyba Birgicy nawet kochają, czyli taka regionalne podróżowanie, turystyka piwna. No jeżeli ludzie z głębi Polski będą tutaj, jeżeli tutaj będziecie, no zapraszamy serdecznie. Przypomnę, gospoda Mały Holender, ja jeszcze wrzucę taką mapkę, czyli typowo regionalne piwo, lokalne można powiedzieć, rzemieślnicze, z sercem, z tatarakiem, z kłączami. No co panowie, no... Co tu więcej powiedzieć? Piwo dobre, zapraszamy was tutaj. Naprawdę spójrzcie, jak tu jest pięknie. I żegnamy się z wami serdecznie. Idziemy na piwo. Idziemy na piwo, no. Tak trzeba. Dziękujemy. Smacznego.